Twórcza moc myślenia Kurt Tepperwein Czyta Jarosław Kosela. Rozdział 5 Techniczne aspekty treningu umysłu Nadaj swym medytacjom specjalny ceremoniał. Każda medytacja, podobnie jak modlitwa, modlitwa bowiem jest także medytowaniem, Wymaga przestrzegania określonego rytuału. Jeśli zatem pragniesz medytować, musisz się najpierw wyciszyć, a więc zająć pozycję sprzyjającą wewnętrznemu skupieniu oraz wyregulować swój oddech. Oczywiście nikt ci nie zabroni medytować według własnej metody, większość terapeutów jednak zaleca zachowywanie pewnego rytuału ponieważ medytujący odnosi wtedy najwięcej korzyści. Również trening umysłu można uprawiać o każdej porze, w każdym miejscu i w dowolnej pozycji. Są jednak sytuacje uniemożliwiające osiągnięcie stanu głębokiego odprężenia i koncentracji. Na przykład trudno byłoby uprawiać trening umysłu jadąc na rowerze. Poniżej chciałbym Ci udzielić kilku rad, jak powinieneś przygotować się do medytacji i w jakich warunkach najlepiej medytować. Przedstawiam sposoby sprawdzone i uznane za skuteczne zarówno przez terapeutów, jak i rozpoczynających praktykę medytacji. Opisane zasady odnoszą się w większym czy mniejszym stopniu do każdej postaci medytacji czy treningu duchowego. Sprawdziły się także w mojej metodzie. Ponieważ od ich przestrzegania zależy sukces Twoich ćwiczeń, powinieneś je uważnie prześledzić. Zanim więc przystąpisz do praktycznego działania, zastanów się najpierw nad moimi sugestiami. Potem rozpocznij przygotowania do medytacji. 1. Uprawiaj trening codziennie, najlepiej o tej samej porze. Najlepiej ćwiczyć codziennie o tej samej porze dnia. W ten sposób twoja podświadomość przyzwyczai się do określonego rytmu, a po krótkim czasie, o czym na pewno się przekonasz, stanie się chętnym do współpracy i aktywnym partnerem. Kiedy trening umysłu zajmie trwałe miejsce w twoim życiu, Podświadomość zacznie Ci sama przypominać o porach medytacji. Wyznacz sobie określoną porę dnia i czas, który zawsze będziesz mógł przeznaczyć na medytację. Musi to być moment, kiedy jesteś wolny i spokojny, kiedy cię nic nie goni, nie masz w perspektywie żadnych pilnych spraw ani zajęć i całą uwagę możesz poświęcić swoim duchowym ćwiczeniom. Dopilnuj, aby nikt ci nie przeszkadzał. Powiadom bliskich o rytmie swych ćwiczeń. W miarę możliwości zabezpiecz się przed hałasem. Najlepiej wybierz taki moment w ciągu dnia, kiedy nie jesteś zbyt zmęczony. W przeciwnym razie może zabraknąć ci energii do osiągnięcia koncentracji, albo też doskonale odprężony, po prostu zaśniesz. 2. Wybierz odpowiednie miejsce. Znajdź zaciszne miejsce zdala od hałasu, miejsce, w którym dobrze się czujesz. Ćwicz przy przyćmionym świetle lub zapal świecę. Postarań się wytworzyć wokół siebie atmosferę spokoju i odprężenia. Przewietrz pomieszczenie, abyś miał dostatecznie dużo tlenu. Twoje ubranie powinno być wygodne. Jeśli nosisz pasek, rozepnij go. Nic nie powinno ograniczać twojej swobody. 3. Nie ćwicz bezpośrednio po jedzeniu. Istnieje powiedzenie, że nauka nie wchodzi do głowy, kiedy ma się pełny brzuch. Zasada ta dotyczy także treningu umysłu. Nie popadaj jednak w drugą skrajność. Dręczący głód także nie sprzyja koncentracji umysłu. Przystąp do ćwiczeń, kiedy nie jesteś ani głodny, ani też zbyt najedzony. Spróbuj znaleźć dla siebie złoty środek. Najbardziej zalecana, bo najskuteczniejsza, jest medytacja uprawiana wieczorem, przed zaśnięciem. Podczas snu bowiem podświadomość nasiąka obrazem twego życzenia oraz towarzyszącymi mu myślami i emocjami. Nie zaniedbuj jednak medytowania w ciągu dnia. Patrz punkt 1. Pamiętaj również, aby ostatni posiłek przed udaniem się na spoczynek nie był zbyt ciężki i obfity, ponieważ wywołuje to często niespokojne sny. 4 Uczyń ze swej medytacji rytuał. Odmienny niż zwykle nastrój, a także powtarzane przed każdą medytacją te same czynności i gesty robią na podświadomości duże wrażenie. Dlatego wszystko, co robisz, zanim zasiądziesz do medytacji, powinno mieć formę swoistego rytuału. Twoja podświadomość musi się dowiedzieć, że przygotowujesz się do czegoś wyjątkowego i domagasz się od niej całkowitej uwagi. Niech każdą sesję medytacyjną poprzedzi wymyślony przez Ciebie Twój własny ceremoniał. Twój czas ćwiczeń musi się wyróżniać czymś specjalnym na tle codziennych zadań. Od Ciebie zależy, w jaki sposób wyróżnisz go spośród reszty zajęć. Oto moje propozycje. Uprawiaj medytację w jakimś specjalnym stroju, może w kimonie. Przed przystąpieniem do medytacji dokonaj ceremonii oczyszczenia. Umyj twarz i ręce. Skłoń się w pokorze przed wyższą siłą. Odmów modlitwę Ojcze nasz albo przeżegnaj się. Używaj specjalnego dywanika, na którym będziesz leżał, klęczał albo siedział podczas medytacji. Wypij filiżankę herbaty. Optymalna pozycja medytacyjna. Usiądź jak faraon. W zasadzie możesz ćwiczyć w każdej pozycji. Wszyscy znawcy tematu zgodni są jednak co do jednego. Podczas medytacji kręgosłup powinien być maksymalnie wyprostowany. W ten sposób bowiem nie blokuje się przepływu przez organizm życiodajnych energii. Niektóre pozycje mają swoje wady i zalety. Pozycja leżąca na przykład może być dobra pod warunkiem, że podłoże na którym leżysz nie jest zbyt miękkie. Można ją stosować, o ile nie jest się zmęczonym. W przeciwnym razie z głębokiego stanu odprężenia łatwo wejdziesz w stan drzemki, co może się zdarzyć, jeśli ćwiczysz wieczorem. Jedną z klasycznych pozycji skupienia medytacyjnego jest praktykowany w buddyzmie siat na piętach. Medytujący klęczy na podłodze, odchylając siedzenie tak daleko do tyłu, że właściwie spoczywa ono na piętach. Nie jest to pozycja, jaką doradziłbym Europejczykowi, zwłaszcza że praktykowanie jej może okazać się niewygodne. Co innego, jeśli się do niej przyzwyczaiłeś i polubiłeś. W takiej sytuacji szczerze ci ją polecam. Jeśli nie odpowiadają ci powyższe pozycje, proponuję, abyś usiadł wyprostowany niczym faraon. Jest to pozycja podobna do siadu dorożkarza, polecanego w treningu autogennym przez berlińskiego lekarza chorób nerwowych Johannesa Szulca. Siad faraona różni się jednak od proponowanej przez Szulca pozycji dorożkarza. Dorożkarz, jak wiadomo, siedzi pochylony, faraon zaś jest idealnie wyprostowany. Usiądź zatem na krześle z oparciem na plecy. Twój kręgosłup ma być wyprostowany, ale niesztywny. Głowę trzymaj prosto. Dłonie połóż na udach. Kolana nie mogą przylegać do siebie. Rozsuń je. Siedzenie krzesła musi być na tyle głębokie, by Twoje uda mogły na nim swobodnie spocząć. Jego wysokość zaś powinna być tak dobrana, abyś mógł bez wysiłku oprzeć całe stopy na podłodze. Ćwicząc właściwą pozycję medytacyjną, już po krótkim czasie zauważysz, że wystarczy niewielkie odchylenie od ideału, abyś odniósł wrażenie dyskomfortu i wiedział, że źle usiadłeś. W filozofii zen istnieje nawet powiedzenie, iż wystarczy na włos odejść od ustalonego porządku, a wszystko może się zawalić. Dlatego też poprawiaj się na krześle tak długo, Aż będziesz miał całkowitą pewność, że siedzisz pod każdym względem wygodnie. Nie stawiaj sobie od razu zbyt wysokich wymagań. Nawet coś takiego na pozór zwykłego, jak siedzenie w pozycji faraona, wymaga ćwiczeń. Ważne jest, abyś siedział swobodnie i nie napinał mięśni. Dlatego na początek wystarczy, jeśli kilka razy w ciągu dnia, Usiądziesz w pozycji gotowości do rozpoczęcia twojej medytacji. Twój wygląd mówi, kim jesteś we własnych oczach. Istnieje ścisły związek między postawą ciała a samopoczuciem psychicznym czy charakterem. Człowiek wewnętrznie słaby i mało dynamiczny nie chodzi sprężystym krokiem ani nie trzyma się prosto. I odwrotnie. Osoba energiczna, pełna życia i woli urzeczywistnienia swych celów, nie będzie powłóczyć nogami ani chodzić z opuszczonymi ramionami. Przyczyną takiego, a nie innego wyglądu zewnętrznego jest zdanie, jakie mamy o sobie. Na podstawie tego, jak wyglądamy, łatwo się domyślić, co naprawdę o sobie sądzimy. Występuje tu swego rodzaju sprzężenie zwrotne. Wewnętrzny obraz samego siebie wpływa na postawę ciała, z kolei to, jak się trzymamy i wyglądamy, oddziałuje na nasze samopoczucie psychiczne. Nie na darmo komuś bojaźliwemu i biernemu radzi się, aby przede wszystkim stanął prosto i głęboko odetchnął. Świadoma zmiana postawy ciała wpływa na zmianę stanu psychicznego. Dlatego kontroluj i stale poprawiaj swoją postawę i sposób chodzenia. Świat wygląda zupełnie inaczej, kiedy chodzisz wyprostowany i z podniesioną głową. Świat ten będzie cię traktować inaczej, kiedy zobaczy, że jesteś ufny i otwarty. Człowiekowi nieśmiałemu, cierpiącemu na kompleks niższości doskonale zrobi nauczenie się królewskiego sposobu chodzenia i trzymania głowy. Ktoś zamknięty w sobie doświadczy zupełnie nowych wrażeń, kiedy wreszcie fizycznie otworzy się na świat. Także twoje płuca zyskają na tym, gdy przestaniesz się garbić i szurać nogami. Zaczną wówczas pracować swobodniej, będą czerpać więcej tlenu i już po kilku pełnych wdechach poczujesz się silniejszy i bardziej świeży. Uważaj więc na to, jak się poruszasz. Dbaj, aby postawa całego ciała wyrażała Twoją otwartość i pewność siebie. Naucz się relaksować. Zanim przystąpisz do treningu umysłu, musisz nauczyć się relaksować zarówno fizycznie, jak i duchowo. Jedynie bowiem głębokie rozluźnienie umożliwi Ci osiągnięcie stanu twórczej świadomości. Dopiero kiedy będziesz zupełnie wyciszony, Skupisz wszystkie swe siły i energię na wyobrażonym celu, celu, który pragniesz osiągnąć za pomocą treningu umysłu. Zarówno napięcie, jak i odprężenie są dla człowieka stanami naturalnymi. Jednakże ruchliwy i aktywny tryb życia, jaki zazwyczaj prowadzimy, sprawił, że większe znaczenie przypisuje się napięciu. Dlatego też musimy nauczyć się relaksować, osiągać stan głębokiego odprężenia, aby odbudować w sobie wewnętrzną harmonię. Poniżej podaję kilka ćwiczeń, które pozwolą Ci się odprężyć fizycznie, a co za tym idzie, także psychicznie. Możesz posługiwać się nimi, ilekroć tylko odczujesz taką potrzebę. Przekonasz się, że do osiągnięcia tego samego celu, Czyli stanu głębokiego odprężenia, prowadzą różne drogi. Nie denerwuj się i nie spiesz przy wykonywaniu ćwiczeń relaksujących. Poświęć im więcej czasu, a zobaczysz, że to się opłaci. Kiedy spośród różnych propozycji wybierzesz i opanujesz ćwiczenie, które uznasz za najskuteczniejsze w twoim przypadku. W przyszłości w ciągu kilku sekund staniesz się gotowy do podjęcia treningu umysłu. W gruncie rzeczy odprężenie fizyczne i psychiczne stanowią jedno. Trudno rozdzielać te stany. Ponieważ w pierwszej kolejności przedstawiam techniki odprężenia fizycznego, chciałbym teraz zwrócić uwagę na znaczenie relaksu duchowego. Skuteczność treningu umysłu. Zależy bezpośrednio od stopnia skupienia, jaki zdołałeś osiągnąć. Silne emocje negatywne, jak wątpliwości, strach, zmartwienia, przeszkadzają i obniżają jakość koncentracji. Dlatego odsuń na bok wszystkie sprawy, którymi żyłeś w ciągu dnia. W czasie treningu umysłu musisz poczuć się wewnętrznie wolny. Wszelkie destrukcyjne myśli i uczucia zrzuć niczym rękawiczki. Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz całą energię skoncentrować na swoim celu i nic nie może Ci w tym przeszkodzić. Możesz dopomóc sobie w osiągnięciu głębszego stopnia skupienia, jeśli w czasie ćwiczeń fizycznie rozluźniających lub na krótko przed nimi wyobrazisz sobie, że Twoja głowa powoli robi się pusta i wypełnia się czystym, jasnym światłem, albo, jeśli ci to bardziej odpowiada, wypełnia ją głęboka, uspokajająca czerni. Zobaczysz wtedy, że wszystkie absorbujące cię myśli i uczucia odejdą i doznasz poczucia nieskończonej ciszy. Kiedy osiągniesz stan całkowitego duchowego spokoju, Także Twoje rozluźnienie fizyczne nastąpi łatwiej, szybciej i będzie intensywniejsze. Istnieje wiele ćwiczeń prowadzących do osiągnięcia fizycznego odprężenia. Przedstawiam następujące. Pierwsze: Specjalna gimnastyka. Jeśli cierpisz na dolegliwości w okolicy ramion i karku. Dobrze ci zrobi, jeśli jeszcze przed rozpoczęciem treningu zlikwidujesz napięcie w tych miejscach, stosując specjalną gimnastykę. Nie chodzi tu jednak o gimnastykę, podczas której pod będzie lał się z ciebie strumieniami. Wystarczy, jeśli rozciągniesz i naprężysz mięśnie oraz ścięgna. Nie wkładaj w te ćwiczenia nadmiernego wysiłku. Rób szerokie, płynne ruchy. Najpierw wykonaj krążenia do tyłu i do przodu ramionami, następnie barkami i biodrami. Wyciągnij ramiona w bok i zrób kilka skłonów w lewo i w prawo. Pamiętaj, aby Twoje nogi mocno opierały się o podłogę. Teraz skłoń się w przód najgłębiej, jak możesz. Nie próbuj jednak niczego na siłę. Twoje ciało ma być swobodnie wychylone. Powoli wyprostuj się i rozluźnij mięśnie nóg. Zakończ gimnastykę rozluźnieniem mięśni szyi. Najpierw pozwól, aby twoja głowa opadła na piersi, potem odchyl ją swobodnie na kark, następnie w prawo i w lewo. Powtórz to ćwiczenie a na koniec pokręć głową kilka razy w prawo, a później w lewo. 2. Stopniowe rozluźnianie mięśni. Metoda stopniowego rozluźniania mięśni polega na doprowadzeniu całego ciała do stanu rozluźnienia poprzez systematyczne napinanie poszczególnych partii mięśni. W tym celu trzeba na kilka sekund napiąć kolejne mięśnie. Po czym puścić je, czyli zwolnić napięcie, powodując odprężenie. Każde z tych ćwiczeń można powtórzyć w celu wzmocnienia uzyskanego efektu. Uczucie odprężenia, jakiego doświadczamy po zrobieniu tego ćwiczenia, jest porównywalne ze stanem zmęczenia i ociężałości odczuwanym po wykonaniu ciężkiej pracy fizycznej. Zacznij ćwiczenia od prawej dłoni. Potem przejdź do prawego ramienia. Następnie napnij lewą dłoń, lewe ramię, prawą nogę, lewą nogę, pośladki, brzuch, plecy, ramiona, szyję i wreszcie mięśnie twarzy. Napinaj kolejne mięśnie tak mocno jak możesz i utrzymuj je w napięciu przez około siedmiu sekund. Następnie rozluźnij mięśnie ważne jest abyś zrobił to gwałtownie powolne i stopniowe rozluźnianie nie przynosi tak dobrego efektu na zakończenie potrząśnij całym ciałem upewniając się tym samym o osiągnięciu stanu odprężenia trzecie kołysanie ciałem stań prosto zacznij wychylać ciało do przodu ale tak abyś bez kłopotu mógł utrzymać równowagę Następnie zacznij kołysać ciałem do tyłu. Ćwicz tak przez minutę, stopniowo zmniejszając kąt wychylenia i zacznij zmieniać kierunek. Teraz wychylaj się na boki. Następnie kołysz ciałem od prawej strony do lewej. Powoli zmniejszaj kąt wychylenia. Teraz zacznij się obracać. Najpierw zgodnie z ruchem wskazówek zegara, potem Przeciwnym kierunku. Stopniowo zwalniaj obroty, aż całkiem przestaniesz się poruszać. Przez chwilę pozostań nieruchomo rozkoszuj się ciszą. To ćwiczenie polecane jest szczególnie wtedy, gdy zależy ci na odzyskaniu wewnętrznej harmonii. Opisane poniżej ćwiczenia rozluźniające wprowadzą cię stopniowo w stan fizycznego i psychicznego relaksu. Czwarte. Liczenie wstecz. Jeśli nie nabrałeś jeszcze wprawy w osiąganiu stanu rozluźnienia, proponuję Ci ćwiczenie stosowane w wielu technikach relaksacyjnych mianowicie liczenie wstecz. Daje ono efekty w przypadkach najbardziej beznadziejnych. Połóż się na leżance, lub gdziekolwiek indziej. Ważne jest tylko, Abyś nie leżał na podłożu zbyt miękkim. Zamknij oczy. Zacznij powoli liczyć od stu do jednego, robiąc między każdą liczbą przerwę wynoszącą około dwóch sekund. Swoim wewnętrznym okiem spróbuj zobaczyć kolejne liczby. Skoncentruj się na tym, co widzisz. W ten sposób osiągniesz pierwszy stopień rozluźnienia. Stan alfa. Osiągnięciu stanu alfa sprzyja podczas liczenia skierowanie gałek ocznych ku górze w kierunku nasady nosa. Oczywiście patrzysz w górę, trzymając oczy zamknięte. Taka pozycja oczu powoduje, że mózg zaczyna wytwarzać falę alfa. Stosując metodę liczenia od tyłu, osiągniesz stan alfa już przy pierwszej próbie. Będzie ci jednak potrzeba jeszcze kilku tygodni ćwiczeń, za czym nauczysz się pogłębiać stan alfa, utrzymywać go dłużej oraz schodzić jeszcze głębiej, czyli osiągać stan teta. Liczenie wstecz od 100 do 1 powinieneś praktykować przez 10 dni. Potem następne 10 dni wystarczy, jeśli będziesz liczyć od 50 do 25. Przez kolejne 10 dni licz od 25 do 1, potem od 10 do 1, aż wreszcie od 7 do 1. Kiedy dotrzesz do etapu liczenia od 7 do 1, będziesz mógł połączyć liczenie wstecz z wizualizacją kolorów. 5. Osiąganie stanu rozluźnienia za pomocą wizualizacji kolorów. Ćwiczenie wizualizacji kolorów polega na tym, że będziesz sobie kolejno wyobrażać siedem kolorów, zawsze w tej samej kolejności. Oglądając dany kolor, rozluźnisz określoną część ciała. Wizualizuj kolory w następującym porządku: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, lila, fioletowy. Zacznij od najbardziej intensywnej barwy, od czerwieni. Wyobraź sobie i poczuj płomienną czerwień. Utrzymaj ten obraz przez około 30 sekund. Teraz przejdź do koloru pomarańczowego. W treningu autogennym, przechodząc od koloru do koloru, wypowiada się formułkę. Moje nogi stają się teraz ciężkie, jak ołów, robią się coraz cięższe. Są bardzo ciężkie, czuję jak napełnia je miłe uczucie ciepła. Już samo wypowiedzenie w myślach tych słów wywiera efekt odprężający. Wizualizacja kolorów dodatkowo go wzmacnia. Wyobrażając sobie kolejne kolory, będziesz osiągał coraz głębszy stan odprężenia. Wraz z wizualizacją fioletu zejdziesz najgłębiej. Jeśli mimo to masz wrażenie, że podczas wizualizacji kolorów niczego specjalnego nie doświadczyłeś, to prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że osiągałeś już wcześniej stan alfa, nie zdając sobie z tego sprawy. W takim razie kontynuuj ćwiczenia, aby osiągnąć jeszcze niższe poziomy umysłu. 6. Wędrówka umysłu. To ćwiczenie najlepiej jest wykonywać w pozycji leżącej, bo najłatwiej wtedy rozluźnić mięśnie. Podłoże, na którym leżysz, nie może być jednak zbyt miękkie, ani nie może się uginać pod Twoim ciężarem. Plecy, szyja i głowa muszą być bezwzględnie wyprostowane. Teraz skieruj całą uwagę na swoje prawe ramię. Wewnętrznym okiem obejrzyj ramię, zacznij od góry, posuwając się powoli w dół. Zakończ obserwację na dłoni, dokładnie na kciuku. Skup na nim wszystkie myśli. Powinieneś widzieć i odczuwać wyłącznie kciuk, który przysłania Ci teraz resztę ciała. Koncentrując wszystkie myśli na obrazie kciuka, powodujesz jego odprężenie. Wyczuj wszystkie mięśnie kciuka i świadomie go rozluźnij. W wyobraźni powędruj wzrokiem do pozostałych palców prawej dłoni i rozluźnij je w podobny sposób. Stosując powyższą metodę, poddaj oględzinom całe ciało. Jeśli masz trudności z osiągnięciem stanu odprężenia, powinieneś koniecznie praktykować to ćwiczenie i rozluźniać w ten sposób. Poszczególne organy ciała. Na początku możesz mieć trudności z odbieraniem osobno danej części ciała. W miarę zdobywania praktycznego doświadczenia zaczniesz się coraz lepiej wczuwać w położenie każdego organu. 7. Wewnętrzne schody ruchome Po wykonaniu w pozycji leżącej ćwiczenia wędrówka umysłu. Możesz, nadal leżąc, przejechać się w wyobraźni ruchomymi schodami. Większość ludzi bez wysiłku potrafi sobie wyobrazić jazdę ruchomymi schodami. Z tego też powodu wybrałem to ćwiczenie, znakomicie zresztą spełniające swój cel. A więc zamknij oczy i wyobraź sobie, że stoisz na ruchomych schodach. Zaczynasz powoli zjeżdżać w dół. Wszystkie negatywne sprawy, uczucia i myśli zostawiasz na górze, na szczycie schodów. W miarę przesuwania w dół stajesz się coraz bardziej spokojny i odprężony. Kiedy jazda dobiega końca, okazuje się, że masz przed sobą następne schody. Zjeżdżasz jeszcze niżej i osiągasz jeszcze głębszy poziom rozluźnienia. Kontynuuj jazdę w dół tak długo, jak długo będziesz widział przed sobą jakieś schody, albo dopóki nie poczujesz się całkowicie odprężony. Wtedy zostań tam, gdzie jesteś. Im niżej zjedziesz, tym twoje rozluźnienie będzie pełniejsze. Ruchome schody mogą być tym obrazem, który odtąd zawsze będzie ci się kojarzył z rozluźnieniem. I je wywoływał. Ósme. Oddychanie Hong Soch. Jednym z najważniejszych i najbardziej znanych sposobów osiągania głębokiego rozluźnienia jest świadome oddychanie. Nie bez przyczyny w różnych systemach filozoficznych, np. w jodze albo w dalekowschodnich sztukach walki, tak wielką wagę przykłada się do prawidłowego i świadomego oddychania. Jednym z podstawowych ćwiczeń prowadzących do uzyskania stanu odprężenia jest obserwowanie własnego oddechu. Twoje zadanie podczas wykonywania ćwiczenia polega na skierowaniu całej uwagi na oddech, dzięki czemu wyciszysz myśli i uczucia. Specjalną techniką relaksacyjną jest oddychanie Hong Soh. Wyobraź sobie, że podczas nabierania powietrza słyszysz swoim wewnętrznym uchem dźwięk Hong. Kontynuuj wdech, maksymalnie rozciągając dźwięk Hong. Nie wkładaj w to jednak nadmiernego wysiłku. Podczas wydechu usłysz z kolei dźwięk Soh. Znów rozciągnij go na ile możesz. Powyższa technika oddychania jest z pewnością ćwiczeniem dla wszystkich. Obie sylaby są bowiem tak dobrane, że każdy może je dowolnie rozciągnąć w zależności od pojemności płuc. Ponadto, ćwiczenie to wywołuje wiele pozytywnych skutków. Po pierwsze, wewnętrznie odbierany dźwięk działa uspokajająco i odprężająco. Po drugie, oba dźwięki stymulują tak ważny dla uzyskania stanu rozluźnienia proces oddychania. Ponadto dźwięk Hong Soch jest mantrą i przy ciągłym powtarzaniu powoduje coś w rodzaju wewnętrznego poznania i zrozumienia, wspierając tym samym proces rozwoju duchowego. Poza tym Hong Soch to stały punkt, którego się można w myślach przytrzymać. Kiedy bowiem pojawi się myśl zakłócająca nasz proces odprężenia, można się jej skutecznie pozbyć, wracając do sylab hong soch. 9. Doświadczenie ciepła. Doświadczenie ciepła zapożyczone z treningu autogennego jest nie tylko wypróbowanym sposobem uzyskania stanu rozluźnienia, ale może ci także pomóc w usunięciu napięcia w obrębie brzucha i klatki piersiowej. Powinieneś sobie zatem wyobrazić, że leżysz w wannie, a twoje ciało obmywa przyjemnie ciepła woda. Nawiasem mówiąc, ćwiczenie to znakomicie rozwija wyobraźnię. Czujesz na skórze łagodne ruchy wody i wszystkimi zmysłami chłoniesz uroki kąpieli. Gdy swoim wewnętrznym okiem ujrzysz się w wannie i fizycznie odczujesz dobroczynne działanie kąpieli, możesz przejść do właściwego ćwiczenia. Weź oddech i wyobraź sobie, że czujesz miłe ciepło ogarniające twoją klatkę piersiową. Kiedy zrobisz wydech, ciepło powoli odpłynie w dół, w stronę brzucha, aż do miednicy. Oddychaj w ten sposób, prowadząc ciepło od piersi do brzucha i z powrotem. Zmniejsz tempo oddechu, tak aby strumień ciepła płynął coraz spokojniej. Ćwiczenie to wykonuj z zamkniętymi oczami, później popróbuj z otwartymi. Kiedy je opanujesz, Będziesz mógł potem ćwiczyć w dowolnie wybranym momencie, nawet bez specjalnego przygotowania. Ćwiczenie, doświadczenie ciepła nie tylko ułatwia osiągnięcie stanu głębszego rozluźnienia, lecz pomoże Ci także rozładować stres. Zdolność wprowadzania się w stan rozluźnienia ma kapitalne znaczenie, jeśli chcesz, aby trening umysłu doprowadził Cię do celu. Dlatego wybierz metodę, która w Twoim przypadku wydaje się najbardziej skuteczna, i zacznij ją stosować. Ja ze swej strony polecałbym Ci wizualizację kolorów. Bądź wytrwały i konsekwentny, gdyż w ćwiczeniach opisanych dalej umiejętność wprowadzania się w stan głębokiego relaksu jest rzeczą niezbędną. Wyznacz sobie porę dnia, którą poświęcisz na trening. I zacznij ćwiczyć. Pamiętaj o właściwym przygotowaniu miejsca, w którym zaplanowałeś swoje seanse medytacyjne. Zdolność koncentracji warunkiem sukcesu treningu umysłu. Koncentracja polega na skierowaniu całej energii w jedno miejsce, inaczej mówiąc, na skupieniu uwagi na jednej sprawie. W zasadzie w określonej chwili naszą świadomość może wypełnić tylko jedna myśl. Brak umiejętności koncentracji oznacza niemożność utrzymania myśli na jednej sprawie przez dłuższy czas. Przyczyn braku umiejętności koncentrowania się może być wiele. Na przykład narzucające się nam skojarzenia, uczucia, jakie wywołuje w nas dany problem, wewnętrzny chaos. Albo po prostu niedostateczne zainteresowanie. Zdolność koncentracji jest sprawą do wyćwiczenia. Nasz umysł można bowiem porównać do mięśnia, który wiotczeje, jeśli go nie używamy albo używamy zbyt rzadko. Tylko nieliczni spośród nas wykorzystują swoje zdolności metapsychiczne w sposób optymalny. Każda skomplikowana maszyna i każde urządzenie. Zaopatrzone jest w instrukcję obsługi, którą przed uruchomieniem danego obiektu należy dokładnie przeczytać. Jedynie do tak skomplikowanego urządzenia jak mózg ludzki, nikt z nas nie ma instrukcji obsługi. Dlatego większość ludzi uważa, że trzeba pogodzić się z naturalnymi zdolnościami mózgu. Naszym zadaniem na tej ziemi nie jest jednak tylko wykorzystywanie danych nam zdolności ale ich kształtowanie i ciągłe rozwijanie. Jeśli chcesz poprawić swoją zdolność koncentracji, musisz najpierw nauczyć się pasjonować tym, co robisz, ponieważ sprawom, które nas fascynują, chętnie poświęcamy uwagę. Kierując ku swym zadaniom i obowiązkom pozytywne myśli i uczucia, sprawiamy, że wzrasta w nas zdolność koncentracji. Dlatego tak ważne jest, abyś wszystko, czego się podejmujesz, wykonywał z radością. Jeśli pochłania cię praca zawodowa i pracujesz z zadowoleniem, efekty twego działania będą widoczne gołym okiem. W każdym zajęciu można znaleźć jakieś pozytywne strony. Jeśli natomiast będziesz traktować swoje obowiązki jak dopust boży, to rzeczywiście poczujesz się tak Jakbyś dźwigał na swych barkach ciężar ponad siły. Koniecznie zmień swoje nastawienie. Spróbuj znaleźć w twym codziennym zajęciu coś, co mogłoby cię zainteresować. Potraktuj pracę jak aktywny wypoczynek, medytację dynamiczną, drogę do samorealizacji, środek do poszerzenia świadomości, ćwiczenie koncentracji dar. Bo przecież nie jesteś bezrobotny. Powtarzaj podczas pracy następujące zdanie formułkę: Im dłużej pracuję, tym jestem radośniejszy i bardziej wypoczęty. Poniżej przedstawiam ćwiczenia poprawiające koncentrację, sprawdzone z dobrym skutkiem w praktyce. Pierwsze. Wpatrywanie się w punkt. Ćwiczeniem znakomicie poprawiającym koncentrację i skierowującym myśl na jedną sprawę, to jest na twój cel, jest patrzenie w jeden punkt. Sposób ten, mający źródło w jodze, praktykowany jest z doskonałymi rezultatami w wielu systemach rozwoju duchowego. Weź zatem kartkę papieru i czarną kredką zaznacz na niej punkt. Na wysokości oczu w miejscu, które uważasz za najodpowiedniejsze, przymocuj kartkę do ściany. Usiądź w odległości dwóch metrów od kartki i patrz w stronę punktu. Rozluźnij się najlepiej jak potrafisz. Wyprostuj plecy. Teraz skieruj uwagę na czarny punkt. Pozostań odprężony. Twoje oczy wpatrują się w punkt. Nie wkładaj w to jednak wysiłku. Masz tylko patrzeć. Jeśli w twym umyśle pojawi się jakaś niepożądana myśl, albo uczucie, wróć do obserwacji punktu. Być może wyobrazisz sobie, że między tobą a punktem na kartce powstało specjalne duchowe połączenie, podobne do strumienia światła. Każda myśl i emocja, jakie się w tobie budzą, wpadają do tego strumienia i znikają bez śladu. Nie ma ich. Osiągnąłeś teraz pełną koncentrację. Powyższe ćwiczenie pomoże ci poprawić zdolność koncentrowania się. Wykonuj je tak długo, dopóki nie odczujesz zmęczenia. Kilkakrotnie w ciągu dnia zajmij miejsce naprzeciw ściany. I wpatruj się w punkt. Najlepiej przeznacz na każdą sesję około 10 minut. Powtarzaj ćwiczenie tak często, aż za każdym razem uda Ci się skupić wszystkie myśli na punkcie. Wówczas nic już nie będzie w stanie zakłócić Twojej koncentracji. Wpatrywanie się w punkt nie tylko poprawia zdolność koncentracji, lecz jednocześnie likwiduje wewnętrzne napięcia wpływa ogólnie uspokajająco i wzmacniająco dlatego zalecane jest jako tak zwane ćwiczenie medytacyjne dla każdego drugie wolne czytanie weź do ręki dowolny tekst i zacznij czytać nie chodzi jednak o to abyś przebiegał wzrokiem wyrazy czytaj powoli Patrząc i uświadamiając sobie każdą grupę liter tworzącą sylabę, koncentruj spojrzenie na pojedynczych sylabach. Pozwól, by ich obraz pojawił się w Twoim umyśle. Dopiero wtedy przechodź do następnych. Nie spiesz się w myślach, ani nie wybiegaj wzrokiem. Na kilka sekund zatrzymaj spojrzenie na grupie liter. Najlepiej czytaj półgłosem. Albo głośno. Ułatwia to koncentrację. Prawdopodobnie twój umysł zacznie się buntować i z trudem będziesz hamował chęć czytania szybciej. Wytrzymaj jednak. Po upływie minuty poczujesz pierwsze oznaki spokoju. Stan ten ustabilizuje się po około pięciu minutach, a ty poczynisz kolejny krok na drodze do osiągnięcia pełnej koncentracji. Trzecie. Otwieranie palców. Ćwiczenie otwierania palców opiera się na podobnej zasadzie co ćwiczenie powolnego czytania. Połóż na stole lekko zamkniętą dłoń, tak aby stroną wewnętrzną była zwrócona do ciebie. Teraz otwórz dłoń i zacznij kolejno prostować palce. Rób to tak wolno, aby nie można było dostrzec najmniejszego ruchu. Zacznij od kciuka i po kolei prostuj pozostałe palce. Jeśli poruszysz palcem, zastygnij na chwilę w bezruchu. Wycisz się wewnętrznie, a potem kontynuuj ćwiczenie. Przez cały czas obserwuj położenie dłoni. Po rozprostowaniu wszystkich palców zamknij dłoń w taki sam sposób. Jak ją otwierałeś. Czwarte. Powolne Liczenie. Zacznij liczyć od jednego do stu. Każdej liczbie poświęć 2-3 sekundy uwagi. Dopiero potem przejdź do następnej. Wolno ci myśleć tylko o danej liczbie. Jeśli w twoim umyśle pojawi się jednak jakaś inna myśl, zacznij liczyć od początku. Nie zniechęcaj się, jeżeli początkowo uda ci się doliczyć tylko do pięciu czy dziesięciu. Im dalej dotrzesz, bez myślenia o czym innym, tym lepsza będzie twoja zdolność koncentracji. Kiedy doliczysz do dwudziestu lub trzydziestu, zrobisz duży krok do przodu. Gdy zaś dojdziesz do pięćdziesięciu, twoja zdolność koncentrowania się stanie się bardzo dobra. O doskonałej można mówić wtedy, gdy doliczysz do stu, nie dopuszczając do siebie zakłócających myśli. 5. Wizualizacja minionych zdarzeń, osób, przedmiotów. Jeśli dojdziesz do wniosku, że nie masz czasu na wykonywanie opisanych wyżej ćwiczeń, wykorzystuj każdą okazję w ciągu dnia do poprawienia swej koncentracji. Możesz na przykład wizualizować wystawę sklepową, którą niedawno oglądałeś, albo przywołać w umyśle obraz twarzy jakiejś znanej ci osoby. Wizualizuj sytuację z niezbyt odległej przeszłości, starając się odtworzyć wszystkie szczegóły. Jeśli przywołujesz w pamięci obraz twarzy, powinieneś sprawdzić w wyobraźni wyraz oczu tej osoby charakterystyczne zmarszczki, gęstość brwi, ustawienie zębów i tym podobne detale. Jeśli chcesz przypomnieć sobie, jak wygląda wystawa w sklepie, wewnętrznym okiem postaraj się zobaczyć kolor dekoracji, znajdź źródło światła oświetlającego wystawione towary, przyjrzyj się tabliczkom scenami, układowi wystawionych przedmiotów itd. Szóste. Skieruj wzrok na nasadę nosa. Klasyczne, dalekowschodnie, techniki medytacji zalecają, aby podczas medytowania skierować wzrok, mając oczy zamknięte w stronę nasady nosa. Mięśnie twarzy powinny być całkowicie rozluźnione. Jogini twierdzą, że takie ustawienie oczu pomaga trzymać w ryzach niepożądane myśli. Siódme. Zamknij oczy. Większość z nas łatwo się koncentruje z chwilą zamknięcia oczu. Są jednak osoby, których możliwości koncentracyjno-imaginacyjne osiągają formę szczytową właśnie przy oczach otwartych. Wybrane przez siebie ćwiczenia wykonuj, mając oczy zamknięte lub otwarte, jak wolisz. Sposobem zalecanym jest jednak zamknięcie oczu, ponieważ wtedy żadne wydarzenia zewnętrzne nie mogą odwrócić uwagi medytującego. 8. Wewnętrzna cisza Jednym z podstawowych celów wszystkich dróg rozwoju duchowego jest osiągnięcie stanu wewnętrznej ciszy. Dla człowieka zachodu, kierującego się w życiu racjonalizmem, jest to cel najtrudniejszy do osiągnięcia. Łatwo się o tym przekonasz, kiedy na krótką chwilę spróbujesz o niczym, ale to absolutnie o niczym nie myśleć. Prawdopodobnie w ogóle ci się to nie uda, albo uda się jedynie przez chwilę. Nie bez przyczyny, mistrzowie zen mówią o chaosie panującym w ludzkim umyśle porównując go z harcami wyprawianymi przez rozdokazywane małpy. Myli się jednak ten, kto sądzi, iż człowiek nie jest w stanie zapanować nad tłumem oblegających go myśli, ponieważ te, zawsze w towarzystwie uczuć, rzekomo same się pojawiają i same znikają. Zapanowanie nad myślami i uczuciami oraz ich stałe kontrolowanie jest jedynie kwestią ćwiczeń. Jeśli dotąd nie przyszło ci do głowy, że możesz zaprowadzić dyscyplinę we własnym umyśle, nie dziw się, że zarówno w twoich myślach, jak w życiu uczuciowym panuje chaos. Jednym z najlepszych ćwiczeń koncentracji myśli jest ćwiczenie prowadzące do osiągnięcia wewnętrznej ciszy. Wykonuj je kilka razy dziennie, choćby przez krótki czas. Spróbuj panować nad myślami w każdej sytuacji, czy to siedząc w tramwaju, czy w czasie przerwy śniadaniowej w biurze. Przestrzegaj żelaznej reguły. Nigdy nie próbuj siłą odpędzać nękających cię myśli i uczuć. Nie możesz im rozkazać, żeby dały ci spokój. Możesz natomiast skupić się wewnętrznie. Zajrzeć głęboko w siebie. Przyjmij twe myśli, ale nie czepiaj się ich kurczowo. Pozwól im tak samo łatwo odejść, jak łatwo je przyjąłeś. Albo wyobraź sobie, że duchowo wyszedłeś z siebie. Stań dwa kroki od siebie i popatrz na to, o czym myślisz, z zewnątrz. Zrozumiesz wtedy, że twoim prawdziwym ja wcale nie są przejściowe doznania lecz że środek twojej osobowości istnieje niezależnie od aktywności twojego myślenia. Inny sposób osiągnięcia stanu wewnętrznej ciszy polega na zajrzeniu w wyobraźni do wnętrza swojej głowy i obserwowania jak pracuje mózg. Najlepiej wyobraź sobie swój mózg w postaci jakiegoś mechanizmu wyposażonego w koła zębate, śrubki i tym podobne szczegóły. Usłysz, jak wszystko to szumi, zgrzyta, słowem, pracuje na pełnych obrotach. Teraz powinieneś zobaczyć w wyobraźni wielki przycisk z napisem stop i zaobserwować, jak koła twojego wewnętrznego mechanizmu zaczynają zwalniać, aż wreszcie znieruchomieją. W ten sposób znajdziesz się w stanie wewnętrznej ciszy. Klasycznym wyobrażeniem pomocniczym stosowanym w wiodze i medytacjach dalekowschodnich jest ujrzenie własnych uczuć i myśli w postaci przeciągających po niebie chmur. Wiesz o ich istnieniu, ale nie dopuszczasz do siebie, unikasz z nimi wszelkiego kontaktu, nie próbujesz zatrzymać, lecz pozwalasz, aby powoli odpłynęły. Gdyby jakaś szczególnie uparta chmura zaczęła Ci się naprzyczać, zwróć się do niej słowami: Nie teraz, później się tobą zajmę. Gdy znajdziesz się w stanie wewnętrznej ciszy, nic nie powinno być dla Ciebie ważniejsze niż świadomość, że stałeś się pustką i spokojem. Możesz sobie także wyobrazić, że wszystkie zakłócające myśli i uczucia po prostu starłeś gumką. Kiedy skupisz się wpatrzony w swoje wnętrze, doświadczysz siły wszechświata. Staniesz się z nią jednością, pozbędziesz się bowiem wszystkiego, co ci przeszkadzało, abyś mógł się z nią połączyć. Zrozumiesz, jak to jest, kiedy nie istnieje się pojedynczo, lecz jako Obraz całości. Wykorzystaj hałas z otoczenia do pogłębienia koncentracji. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak radzić sobie z hałasem, opowiem Ci o środku zaradczym, wymyślonym przez amerykańskiego filozofa i terapeutę Ramadassa. Otóż członkowie jego grupy medytacyjnej wielokrotnie skarżyli się, że włączająca się podczas ćwiczeń syrena strażacka wybija ich ze stanu koncentracji. Na kolejną skargę zdenerwowanego słuchacza, Ramdas odpowiedział następująco: Dźwięk syreny jest jedynie formą energii, którą miasto Nowy Jork bezpłatnie nam przesyła, abyśmy mogli ją wykorzystać podczas naszych sesji. Gdy ćwiczący zaakceptowali ten punkt widzenia, uznając go za własny, syrena nie tylko przestała im przeszkadzać w medytacji, ale zaczęła funkcjonować jak sygnał, że teraz mają się jeszcze bardziej rozluźnić i skoncentrować. Jak wynika z tego przykładu, hałas nie musi być czynnikiem zakłócającym, należy bowiem do życia, podobnie jak inne wrażenia zmysłowe. Jeżeli podczas treningu umysłu przeszkadzają ci dźwięki dobiegające z otoczenia, to masz dwa wyjścia: zlikwidować ich źródło, powiadamiając bliskich o swojej medytacji, albo wypowiedzieć w stanie koncentracji następującą formułkę. Hałas tylko pogłębia moją medytację, pokazując mi mój cel jeszcze wyraźniej i plastyczniej. Potraktuj przeszkadzające ci dźwięki, jak hasło do stąpienia na jeszcze głębszy poziom koncentracji. Nie odpychaj ich, nie broń się przed nimi, stań się dla nich nieprzepuszczalny. Wkrótce nauczysz się osiągać tak głęboki stan wewnętrznego skupienia, że nic i nikt nie zdoła cię zeń wyprowadzić, chyba że będziesz tego chciał. Zwiąż strumyczki energii w strumień lasera napisano w wedach, że wszechświat nie ma konkretnego fizycznego bytu, lecz istnieje na tyle na ile postrzegamy go naszymi zmysłami w starych pismach mowa jest często o mai symbolu świata zewnętrznego w wizjach artystów przedstawianego później w postaci pięknej i tajemniczej kobiety którego istnienie uważane było za złudę. Także badacze Zachodu, poszukując prapoczątku materii, zaprzeczyli istnieniu substancji jako takiej i doszli do wniosku, że świat widzialny składa się jedynie z różnych przejawów energii. Być może ta prastara prawda, potwierdzona przez współczesną naukę, wyda Ci się czymś jeszcze bardziej niepojętym, jeśli Ci powiem, że wszystko, co jest, stół, góra, drzewo, zwierzę i człowiek, stanowi, mimo różnej formy zewnętrznej, przejaw jednej i tej samej energii. Już wyraz substancja zdaje się wiele wyjaśniać. Pochodzi z łacińskiego słowa substantia i znaczy zależny od sub, czyli od dołu, inaczej istoty lub istnienia. Substancja jest zatem czymś materialnym podległym jakiejś wyższej formie. Stanowi energię, z której wzięło się wszystko, co widzialne. Energia ta jest wszechobecna i wolna. Czeka na możność wyrażenia się w akcie twórczym i objawienie. Każdy z nas jest twórcą i każda z naszych myśli, zarówno jest twórcza. Jak i sama stanowi akt twórczy. Posługujemy się myślami, istniejącą energią, i mocą tej energii wywołujemy skutki, których pragniemy. Zapewne orientujesz się mniej więcej, na jakiej zasadzie pracuje laser. Wiesz, że światło o różnej długości fal zostaje zamienione w strumień światła o takiej samej długości fal zyskując w ten sposób niezwykłą siłę. Podobnie jak laser, funkcjonuje twój duchowy ośrodek siły. Napełniasz myśl uczuciem i nasycasz strumieniem kosmicznej energii. Twoja myśl staje się pragnieniem, którego wszystkie nieuporządkowane dotąd energie, teraz skupione w jedną potężną siłę, zostają nakierowane na osiągnięcie określonego celu. Inaczej mówiąc, każda myśl jako energia twórcza ma tendencję do urzeczywistnienia. Świadome zaś związanie wszystkich energii w myślowy laser musi pociągnąć za sobą określone skutki. Jak wiadomo, sprawa rezonansu określone działanie wywołuje określone skutki, określoną odpowiedź. Twoje nasycone energią życzenie będzie zatem dążyć do urzeczywistnienia się na płaszczyźnie materialnej. Jeśli nauczysz się koncentrować uwagę na jednym celu i wszystkie twoje duchowe energie skupisz w jeden strumień, będziesz w stanie przenosić góry. Płynąca zwartym strumieniem energia działa tysiąc razy silniej niż jej pojedyncze strumyczki. Nie da się roztopić szmaragdu nawet w bardzo gorącym piecu, ponieważ należy on do najtwardszych minerałów. Kiedy jednak zamkniemy go w szklanej kostce skupiającej promienie słoneczne, twardy szmaragd rozpłynie się. Ty także możesz dokonać prawdziwych cudów, jeśli połączysz w jedno niespójne energie twego ducha oraz umysłu. Stan koncentracji myśli, który ćwiczysz w treningu umysłu, jest porównywalny ze znanym ci stanem napięcia uwagi podczas czytania interesującej książki czy oglądania ciekawego filmu. Różnica między znanym a trenowanym teraz skupieniem myśli polega na tym, że ćwiczenia treningu umysłu wykonujesz świadomy celu i w sytuacji całkowitego rozluźnienia nie musisz się natężać ani bardzo starać. Wystarczy, że twoje życzenie jest wielkie i gorąco pragniesz jego spełnienia. Wówczas bardzo łatwo pochłonie ono twoją uwagę. Oczywiście pod warunkiem, że jest naprawdę pilne i ważne. Jeśli jednak do tej pory nie doświadczyłeś błogosławionego działania myśli skoncentrowanych na celu, to stało się tak prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie rozpoznałeś swoich życzeń, nie sformułowałeś ich i nie dość zdecydowanie się nimi zajmowałeś. Często też się zdarza, że siły naszych myśli wzajemnie się znoszą, ponieważ ich urzeczywistnieniu przeszkadzają sprzeczne ze sobą życzenia. Naprzeciw pragnienia stają niepewność i wątpliwości. Rozproszone myśli i zmieniające się czy wręcz wykluczające wyobrażenia celów na pewno nie spowodują korzystnych dla Ciebie skutków. Wykonaj zatem następujące ćwiczenie: Rozluźnij się i przez kilka minut poobserwuj swoje myśli. Odpowiedz sobie na pytania: O czym teraz dokładnie myślę? Czy myślę o tym, czego pragnę? Czy myślę o czymś, czego nie chcę? Każdą niejasną i przeszkadzającą myśl można sobie uświadomić i zastąpić myślą klarowną i konstruktywną. Ćwiczenie trzecie: Działanie w siedmiu etapach. Weź kartkę papieru i narysuj na środku czarny punkt. Umieść kartkę tak, Abyś mógł ją dokładnie widzieć siedząc w pozycji faraona. Usiądź zatem i zamknij oczy. Przejdź kolejno siedem następujących etapów. Pierwszy. Ustal swój cel. Najpierw musisz zastanowić się, czego właściwie pragniesz. W tym celu powinieneś przywołać w pamięci wszystkie ważne życzenia. Uporządkować swe ważne życzenia według hierarchii ważności i skupić całą uwagę na najważniejszym. Pogodzić ze sobą werbalne sformułowanie życzenia z jego wyobrażonym obrazem i emocjonalnym przeżyciem spełnienia. Te trzy elementy musisz zsynchronizować i związać w całość. Drugi. Wytwórz w sobie stan wewnętrznej pustki. Zanim będziesz zdolny skierować całą energię na cel, musisz uwolnić się od wszystkich przeszkadzających myśli i uczuć. Osiągniesz to, wykonując ćwiczenie wpatrywania się w punkt. Potrzebna ci będzie do tego kartka papieru z narysowanym na niej czarnym punktem. Trzeci Napełnij się kosmiczną energią, napełnij się kosmiczną energią, abyś mógł nasycić nią Twoje życzenie. W tym celu wyobraź sobie i zdaj sobie sprawę z otaczającego cię gigantycznego oceanu energii, z którego zawsze możesz czerpać. Pozwól teraz, by energia z oceanu wpłynęła do ciebie. Niech twój obraz będzie sugestywny. Możesz na przykład wlać energię przez lejek i poczuć, jak Twoje ciało całe się nią wypełnia, aż doznasz dreszczyku, mrowienia albo ogarnie Cię fala ciepła. Czwarty. Wyobraź sobie swój zrealizowany cel. Ten etap osiągniesz wtedy, kiedy przywołasz w umyśle przygotowany już obraz upragnionej sytuacji końcowej, i pozwolisz aby cię wypełnił Twoje spełnione życzenie musisz zobaczyć jak żywe i ogarnąć je wszystkimi zmysłami Jednocześnie usłysz wewnętrznie formułkę słowną w optymalny sposób opisującą upragnione zdarzenie Obraz i słowo tworzą całość stanowią narzucającą się informację na planie duchowym doświadczyłeś zatem stanu spełnienia. Piąty. Prześlij wiązkę energii w stronę Twojego wyobrażonego obrazu. Wypełniony obrazem zrealizowanego celu, skieruj w jego stronę nagromadzoną w sobie energię kosmiczną. Niech ta energia wyposaży Twój obraz w siłę niezbędną do realizacji. Szósty. Wypełnij uczuciem obraz zrealizowanego celu. Na około pięć minut zatrzymaj w umyśle obraz naładowanego energią życzenia. Skoncentruj na nim całą uwagę. Dodaj do swego wyobrażenia jeszcze jeden element uczucie. Poczuj radość i wdzięczność, że Twoje życzenie się spełniło. Przeżywając w wyobraźni spełnienie życzenia, uruchamiasz siły, które zaczną teraz działać, aby Twój cel spełnił się także na płaszczyźnie rzeczywistej. 7. Wyślij w świat naładowany energią obraz Twego celu. Obraz Twojego celu jest teraz pełen życia, energii i radości uwolni się od niego, aby mógł się zrealizować, wyślij go w świat, by mogły powstać okoliczności konieczne do jego urzeczywistnienia.